Witam bardzo serdecznie, z tej strony Darka na Oto, kolejny poradnik do gry Ion. W dzisiejszym poradniku zajmiemy się instancją na 6 graczy, Narakali, w patchu 6.0. Aby iść na tą instancję, będzie wam potrzebny przynajmniej set z Gardenu podbity na 5. Dobra, a więc nie przedłużając już dłużej, zaczynamy. A więc po wejściu do instancji zaczynamy bić pierwsze mapki. Po zbiciu mobów przed bramą, zostajemy teleportowani do więzienia Sakra. I tutaj mamy zadanie uwolnić 10 więźniów oraz wysadzić 4 generatory. Czekacie na Bastiela, aż przyjdzie i was uwolni. W prawym górnym rogu macie postęp questów. Idziecie po schodach do każdego z 4 pokoi. Najpierw możecie zacząć od 2, potem 3, 4. Pamiętajcie, że na końcu idziecie do 1, bo na 1 macie generatory do wysadzenia. Bomby, którymi wysadza się generatory, mają specjalne moby, maksimum. Zaznaczę wam na mapie, gdzie się znajdują. W pokojach szukamy kluczników oraz strażników z kluczami do otwierania klatki. Po otworzeniu pokoju zbijacie klatkę, bądź wysadzacie ją tym itemkiem, co dostaliście z moba. To jest bomba do wysadzenia generatorów. To jest klucz do klatki. Tu macie lokalizację mobów, które dropią bomby do wysadzenia generatorów. Aby wysadzić generator, podchodzicie do niego, targetujecie, używacie itemu bomby w swoim ekwipunku. Jest to jedyny sposób na zbicie generatora w tym patchu. Tutaj mamy pierwszego bossa, Mahorosh. Bierzemy go do konta. Czemu? Będą się pojawiać działka. To ignorujemy, to jest po prostu już Narakali znerfione. Bijecie tylko Mahorosha. Kudansha będzie was wędkował, dlatego zestakujcie się na sobie. Kolejny boss Golmir. I tutaj nie ma specjalnej mechaniki, po prostu bijemy, ignorujemy ady. Możecie zrutować te ady. Po prostu full DPS z Golmira. Przechodzimy do kolejnej fazy instancji, czyli klawy. Tutaj kleryk healuje Bastiela, podnosi sakry, które będą dropić ze zbieraczy klaw. Tego moba w pierwszej kolejności zbijają depsy. I pamiętajcie, trzymajcie na sobie klawy, bo inaczej kleryk nie podniesie sakry. Możecie mu zmarkować sakry. Aha, i pojawia się co jakiś czas też eksplodujący chrabąszcz. Trzeba go zbić. Z niego wylatują 2 małe. Też trzeba zbić, bo jest to one shot. 3 sakry wystarczą, by wyhealować Bastiela. Kolejnym bossem są wiedźmy. 4 wiedźmy porozrzucane po pokoju i każda osoba z party musi zbić jedną. 1 daje buły, 2 daje krwawienie, 3 silence, czyli magicy nie biją, 4 blind, fizycy nie biją. Każdy staje w wyznaczonym miejscu. Kleryk po zagrowaniu wiedźm stoi na środku. Wiedźmy musicie zagrować w tym samym czasie i zabrać jak najdalej od środka. Jeżeli kleryk dostanie silence, no to zginiecie. Jeżeli wasza padła, pomagacie komuś z party. Po zbiciu wiedźm ustawiacie się na krawędzi, najlepiej pod zeskokiem, gdyż na środku zrespi się po jakimś czasie boss. Jeżeli graliście na patchu 5.8 bądź 5.6, od razu zauważycie, że OL jest tak jakby na normalu. Od razu zaznaczcie sobie osobę ze słabym DPS-em, by go wysadzić. Również dajcie marki na pozostałych ludzi w party, ponieważ boss ma mechanikę tarczy, czyli nakłada sobie tarczę i randomowa osoba z party dostaje dotkę. Przekazujecie sobie, macie 5 sekund na przekazanie komuś. Pomiędzy 3 osobami trzeba to. 3 osoba wysadza tarczę bossa. Ma taką spirkę na środku ekranu.
O, więc kiedy wszyscy będą gotowi, zaczynacie bić bossa. Najlepiej stójcie pod zeskokiem z nim. Lodowa włócznia, zwyczajna obszarówka. Uderzenie zimnem. Skill rozkładający się z damage'em na innych członków party. Jeżeli jesteście sami, możecie paść. Po tym skillu dostajecie dotkę, którą trzeba zdispelować. Jeżeli nie zostanie zdispelowana i boss użyje uderzenia zimnem jeszcze raz i macie tą dotkę, padacie na strzała. Po pierwszym uderzeniu zimnem boss zacznie kastować parale w randomowe osoby z party. Wtedy ustawiacie się tak, żeby jedna osoba dostała parala. Tam, gdzie boss się spojrzy i osoba będzie stargetowana, tam będzie paral na parę metrów. Dlatego nie stójcie tam, gdzie osoba jest stargetowana na paralu. I pod żadnym pozorem nie rzucajcie parala w kleryka. No chyba, że boss go stargetuje. Jeżeli rzucicie parala w kleryka, a paral trwa na 8 sekund mniej więcej, no i możecie nie dostać heala. Kolejną mechaniką jest bomba, czyli drżące zimno. Osoba trzymająca agro na bossie dostaje bombę i zarazem traci od razu agro. Przekazuje bombę pierwszej osobie, którą wyznaczyliście do wysadzenia. Ta osoba przekazuje następnej osobie. Nie może przekazać tej samej osobie, od której otrzymała bombę, bo inaczej ją wysadzi. To jest dotka. Osoba oddaje bombę komuś i ta druga osoba ją wysadza. Następną mechaniką jest lump, czyli przywołanie bryła lodu. Pojawia się kula, którą Bastion musi zbić. Do tego czasu randomowa osoba z party zostanie unieruchomiona, nic nie może zrobić, nic nie może się ruszyć, nic nie może użyć. Kolejną mechaniką jest tarcza bossa, czyli randomowa osoba z party dostaje dotkę lodowate zimno i przekazujecie sobie pomiędzy trzema osobami. Jeżeli przekażecie osobie, która miała już tą dotę, to zabijecie ją. I pamiętajcie, trzecia osoba, gdy wysadza bossa, oddalcie się od niego, ponieważ dostaniecie rykoszetem. Kolejną mechaniką sople, czyli burza gradowa. Na mapie zaczną pojawiać się sople na randomową osobę z party. Wychodzicie z tego, bo to jest praktycznie 3 szoty i po was. Zaraz po soplach boss nakłada na Bastiela więzienie, czyli lodowy sopel. Trzeba go zbić, jeżeli nie zbijecie i wyskoczy lump, no to Bastiel się w ogóle nie ruszy. Ostatni skill bossa przy końcu HP, mental, umysłowy podział. Bije znacznie szybciej autoatakami tylko. Dobijacie bossa. I to by było na tyle. Otwieracie skrzynkę i dropicie jeden legendarny item, losowy oczywiście, biżuteria bądź broń. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli macie pytania, zadajcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o tą instancję oczywiście. I oczywiście udanego narakali i udanego dropu życzę.